Dzień dobry, nazywam się Przemysław Mazurek, w firmie Aplanalp jestem inżynierem aplikacji. Jak Państwo wiecie, firma Aplanalp jest wyłącznym dystrybutorem maszyn HAS, a także japońskich marek takich jak Kitamura, Nomura i Nakamura. Dzisiaj chcielibyśmy Państwu zaprezentować nowość, czyli model maszyny SC300 edycji drugiej od Nakamury Tome. Chciałbym jeszcze dodatkowo wspomnieć, że w firmie Aplanalp oprócz wspomnianych maszyn możemy także zakupić chłodziwa Blazer, narzędzia Grot, Kyocera oraz Seco. Katka ma oczywiście nową wersję Esprita TNG oraz także posiadamy holding w Europie Wschodniej. Dzisiaj znajdujemy się w HT Mielec. Jest to jednostka edukacyjna, którą HAS buduje dla uczniów. Grupa HT w Polsce posiada 200 maszyn w ponad 100 szkołach. Jest to typowo dla uczniów, żeby HAS mógł szkolić operatorów w danym kraju dla dobrego rozwoju ich marki. Ok, wracając do tematu głównego, czyli do maszyny SC300 w edycji drugiej. Jest to odświeżony model w serii SC. Nie chcąc przedłużać, zacznę tutaj od konstrukcji maszyny. Pierwsza informacja, maszyna jest zbudowana na prowadnicach ślizgowych. W osi Z, bardzo ważna informacja, 114 mm szerokości prowadnicy, ale zresztą to sugeruje, że to jest maszyna do obróbki ciężkiej oraz do obróbki materiałów trudno obrabialnych. A druga informacja, którą widzimy po lewej stronie, czyli 360 mm silnicy skrawania, także do dużych średnic, a także długość toczenia przy koniku wynosi nam 600 mm. Oczywiście w tej maszynie możemy mieć wyposażenie opcjonalne w postaci przeciwwrzeciona, czyli będziemy posiadali tutaj długość toczenia 635 mm. Jak wiemy, każdy w maszynie wrzeciono jest naszym sercem i to jest ten najważniejszy element, który ma decydować o mocy, o tym, co będziemy mogli obrabiać na maszynę. Spoglądając na wyposażenie standardowe maszyny SC300, będziemy posiadali wrzeciono o przelocie 71 mm, na który standardowo zrzucamy uchwyt 315. Moc tego ciągła, czyli dostępna dla nas w trybie pracy ciągłej, to jest 18,5 kW. Szczytowo, czyli na przykład, nie wiem, na usunięcie spawu, na usunięcie utwardzonego materiału powierzchniowo, mamy moc dostępną na 180 sekund, 22 kW. Możemy także to wrzeciono, żeby się okazało, że to wrzeciono jest dla nas za spawem, potrzebujemy mocniejszego wrzeciona. Mamy możliwość wybrania wrzeciona z przelotem już 89 mm i uchwytem 315 lub 400 opcjonalnie, ale za to moc już nie szczytowa, a ciągła będzie wynosiła nam 22 kW, a 30 moc, chwilowa moc maksymalna wrzeciona. Ok, mówiąc o wrzecionie, chciałbym porównać tutaj się do konkurencji. Jak konstrukcja wrzeciona firmy Nakamura Tome będzie nam zwiększać trwałość, będzie dawała nam możliwość lepszej, stabilniejszej obróbki na maszynie. Jak spojrzymy na konkurencyjnym wrzecionie, posiadamy na z przodu wrzeciona podparcie na trzech łożyskach kulkowych, jednorzędowych. Nakamura w tym miejscu stosuje cztery łożyska, tak naprawdę trzy, w tym jedno jest podwójne. Bardzo istotne jest tutaj zastosowanie łożyska podwójnego walcowego. Ono nam tutaj pozwala na przenoszenie bardzo dobrych sił osiowych i promieniowych, co na przykład pozwala nam realizowanie obróbek bez obrotu wrzeciona, czyli przykładowo dłutowanie. Jeżeli spojrzymy na podparcie wrzeciona z tyłu, w tym miejscu tutaj na konkurencji, widzimy, że na wrzecionie konkurencji posiadamy tylko jedno łożysko. Firma Nakamura Tome, łożysko podwójne i jest to łożysko walcowe, a więc mamy tutaj zdecydowanie stabilniejsze rozwiązanie, które będzie nam pomagało stabilnie pracować. Tak jak wspomniałem, mamy poszerzone w stosunku do modelu SC300 prowadnice. Posiadamy 114 mm szerokości prowadnic, czyli tutaj wymiar B na tej grafice. Czasami będę tutaj podczas tej prezentacji porównywał się do modelu SC300 edycji pierwszej. Oczywiście ja się porównuję, będę pokazywał, w czym model SC300 edycji drugiej jest lepszy w stosunku do modelu z pierwszego wydania, ale nie myślmy, że model SC300 był modelem słabszym, czy był złą maszyną. To była bardzo dobra maszyna, ale producent jak zawsze chce doskonalić swoje produkty. Japończycy mają, jak Państwo wiecie, bardzo
bardzo dobrze nakrojony rozwój właśnie samoodoskonalenia się, właśnie to samo przekładają na maszyny Nakamura Tome. Informacja o szerszych prowadnicach, tutaj także wymiar A jest zwiększony, plus dodatkowa informacja, która jest dla nas bardzo istotna. W maszynie SC300, tutaj możemy wyznaczyć te prowadnice, mieliśmy mniejszy rozstaw w stosunku do maszyny SC300 DC2, czyli to też będzie zwiększało nam sztywność. Żeby nie być gołosłownym, zaprezentujemy Państwu tutaj film przygotowany przez naszych przyjacieli z Japonii. Na dzienniku maszyny SC300 DC2 została ustawiona pryzma, a na pryzmie, żeby mieć płaską powierzchnię, mamy ustawioną monetę. Teraz będziemy, zaraz nam zaprezentują możliwość obróbki na tej maszynie. Będzie to test a la silnik BMW w Bentleyu, czyli moneta nie powinna nam spaść. Sprawdźmy, czy to się uda. Parametry, jakie są zastosowane, to 120 metrów na minutę prędkości skrawania, posuw 0,5 mm na obrót i 9 mm głębokości skrawania, czyli tak naprawdę 18 mm po skrawaniu. Średnica, którą w tym momencie skrawamy, jest to z średnicy 100, schodzimy o 18 mm. Sprawdźmy, czy moneta ustała. Jak Państwo się domyślacie, widzimy, że moneta tutaj nadal stoi. Co jeszcze decyduje o sztywności tej maszyny? Oczywiście odnowiony, nowy, cięższy odlew korpusu. W stosunku do poprzedniej wersji, czyli do wersji SC300, mamy tutaj wzrost dwukrotny masy samego korpusu. Plus, jak wspomniałem, mamy większą odległość pomiędzy prowadnicami osi Z, co także pozytywnie wpływa nam na sztywność maszyny. Wspomniałem sztywność, ale sztywność jest takim parametrem, że nie jesteśmy w stanie go w żaden sposób liczbowo określić. Nie posiadamy normy, nie posiadamy żadnego wyznacznika, który by nam powiedział, oprócz naszych odczuć, czy maszyna jest sztywna. Jak kupilibyśmy maszynę chińską, ściągniętą z przysłowiowego targu, byśmy nie mogli powiedzieć, że ta maszyna jest sztywna. Przy Nakamurze, przy maszynach z najwyższego topu, byśmy określili, że ta sztywność maszyny jest wysoka. Nakamura na potrzeby swoje opracowała własny współczynnik sztywności, który potem ma się to odzwierciedlać w faktycznej obróbce. Jak spojrzymy, w osi Z stabilność obróbki wzrosła nam do 50-krotnie, tutaj współczynnik sztywności wzrósł, w osi X ten przyrost jest o 38%. Sam współczynnik nam dużo nie powie, ale coś, co bardzo często się spotyka w maszynach japońskich, w tym Nakamurze Tome, to jest ręczne skrobanie powierzchni, bardzo często nazywane kisaga. Kisaga jest to proces, który ma na celu nam poprzez nałożenie, tak jak tutaj na grafice na filmie teraz widzimy w prawym górnym rogu ekranu, nałożenie tuszu i następnie usuwanie niedoskonałości powierzchni, a także dodania zwiększenia trwałości filtru olejowego na prowadnicach. Co się dzieje przy styku, kiedy mamy powierzchnię bez procesu kisage oraz kiedy mamy już ten proces kisage na powierzchni. Powierzchnia nasza nie będzie tutaj idealnie przylegająca, a więc mogą pojawić się tutaj jakieś odkształcenia, czy tej oś elementu nakładanego zespołu będzie nam uciekała, będzie na przykład trudniej utrzymać stabilność maszyny, jej geometrię oraz będzie ciężej nam tutaj realizować obróbkę, to będzie nam wpływało bezpośrednio na sztywność. Zastosowanie kisage, spójrzmy tutaj, powierzchnie będą nam idealnie przylegać, nie powstanie nam żadne przekoszenie, a więc ten proces nam pozwoli uzyskać lepszą powtarzalność, sztywność oraz stabilność ciepną. Okay. Oczywiście to nie są wszystkie zmiany, jakie w tej maszynie zostały wprowadzone. Kolejną rzeczą jest to na pewno poprawiona konstrukcja osi Y, czyli całej głowicy narzędziowej. Spójrzmy, że masa nam wzrosła z 750 kg do 1050 kg, więc to około 40% więcej. Druga zmiana, która jest dla nas istotna, jak spojrzymy tutaj na kąt pomiędzy osią X oraz Y, w modelu SC300 pierwszej edycji mieliśmy tutaj zastosowany kąt klina 90 stopni. W przypadku SC300 edycji drugiej mamy tutaj trójkąt wrysowany prostokątny i kąt, który będzie znajdował się tutaj, wynosi nam 30 stopni, więc tutaj zdecydowanie będzie nam to wprowadzała lepszą sztywność maszyny. Okay. To, co przed chwilą powiedziałem, czyli
wprowadzenie konta tutaj pomiędzy osią X oraz Y dało nam zwiększenie powtarzalności z 10,3 mikrometra do 2 mikrometrów, czyli uzyskujemy większą dokładność przy jednoczesnym zwiększeniu możliwości obróbki, bo jak wiadomo, tutaj zakres osi Y wzrósł nam do 60 mm plus minus, czyli całkowicie mamy 120 mm przejazdu osi Y. Mówiąc o osi Y, muszę wspomnieć o przeprojektowanym narzędzie napędzanych. Tutaj na grafice po prawej stronie widzimy dwa silniki, tutaj ta może graficzka jest troszkę źle przedstawiona, ale silnik narzędzie napędzane to jest oczywiście ten większy napęd, ten, który tutaj zaznaczam. Mniejszy napęd tutaj widoczny to jest napęd obrotu głowicy narzędziowej. Tutaj zauważmy, że mamy napęd przekładany bezpośrednio poprzez pasek przekładany na wał narzędzia napędzanego, wał narzędzia BMT-65, co daje nam zdecydowanie tutaj bezpośredni, małą ilość elementów pośrednich w układzie oraz jeżeli nawet dostało nam się tutaj chłodziwo, będziemy mieli większą możliwość odprowadzania tego chłodziwa poprzez specjalne otwory wylotowe, czyli napęd powinien być prawie że w 100% bezpieczny. Nie dość, że nam zmienił się sama konstrukcja napędu. Napęd, silnik nam nie przeszkadzał w obróbce, nie ma dużego topornego elementu przy samej głowicy. Zwiększa nam się jednocześnie moc narzędzi napędzanych. Widzimy, że szczytowo uzyskujemy aż 7,5 kW w stosunku do wersji SC301 edycji z 5,5, czyli mamy wzrost o 36%. Obroty wzrosły nam do 6000 w stosunku do 3600. Widzimy, że to przeprojektowanie miało na celu także zwiększenie możliwości pracy. Tutaj teraz Państwu chciałbym pokazać, jak maszyna radzi sobie z obróbką, z frezowaniem. Mamy teraz frezowanie po osi Z. Bierzemy 20 mm po szerokości, czyli robimy narzędzie o średnicy 20. Głębokość wynosi 5 mm. Posuw 0,14 na obrót, 140 metrów. Widzimy, że tutaj maszyna bardzo ładnie sobie z tym radzi. Druga część tego filmu jest to obróbka głowicą high-feedową do obróbki szybkościowej. Bierzemy aż 2 mm na jeden obrót, średnicą 20, głębokość skrawania 1 mm, 100 metrów prędkości skrawania. OK. I teraz, jeżeli mówiliśmy o skrawaniu, mówiłem jeszcze o współczynniku szczelności opracowanym przez Nakamurę i widzimy tutaj, że także w maszynie tutaj w osi Y mamy zwiększony współczynnik sztywności, jednoczesny zysk w kierunku na minus wynosi nam 55%, zysk w współczynnik sztywności w kierunku na plus jest delikatnie mniejszy. Wynika nam mniejsza wartość z tego, że w momencie, kiedy skrawamy na minus, dociskamy do prowadnic ślizgowych głowicę narzędziową i to powoduje, że mamy lepsze parametry obróbki, lepszą sztywność. A więc jeżeli Państwo będziecie mieli czasami problemy z obróbką, więc warto spróbować obrabiać tak, żeby dociskać głowicę do prowadnic. Przeprojektowany korpus miał na celu także uzyskać jak najwyższą stabilność termiczną. Jak spojrzymy tutaj na modelu SC300 poprzedniej wersji, tworzył nam się tutaj taki punkt temperaturowy, który nam nawarstwia tą temperaturę. Wynikało to z bardzo bliskiej odległości napędów osi X oraz Y. W nowym modelu, jak zauważymy, tutaj w edycji drugiej maszyny SC300 mamy rozdzielone napędy pomiędzy sobą, już ta temperatura tutaj nie będzie generowała, nie będzie się kumulowała. OK. Najwyższa stabilność termiczna odzwierciedla nam się, że przemieszczenie maszyny i rozszerzalność cieplna będzie jak najniższa. Zobaczmy, że w pomieszczeniu zmieniliśmy temperaturę na przestrzeni 8 godzin, zmieniała nam się o 8 stopni, czyli tak naprawdę mieliśmy przyrost z 20 do 28 stopni, a to zdecydowanie my odczujemy, a przemieszczenie wyniosło tylko 4,3 mikrometra, a więc zdecydowanie tutaj dojazd do określonej średnicy był wykonywany bardzo precyzyjnie. Weźmy jeszcze pod uwagę, że nie został tutaj zastosowany żaden algorytm kompensacji termicznej, a wspomnę, że tutaj maszyna posiada aż 9 czujników temperaturowych rozmieszczonych na korpusie, w rzeczonie oraz w zbiorniku chłodzenia. Dzięki temu uzyskujemy też nowej konstrukcji maszyny, wyższą kołowość podczas obróbki tokarskiej.
Okej. Okay. Jak już wszystkie cechy konstrukcyjne tak naprawdę Państwu przedstawiłem, chciałbym powiedzieć kilka słów o takich dodatkowych funkcjach. I na pewno w stosunku do maszyny SC300 uzyskaliśmy większy ekran, czyli 15-calowy. To jest coś, co zobaczymy na pierwszy rzut oka. W stosunku do maszyny wcześniej mieliśmy wersję sterowania 0 i TD, która pozwala nam czytać jeden blok do przodu. W tym przypadku w maszynie SC300 w wersji TF możemy czytać aż 30 bloków do przodu, a więc zwiększa nam możliwości prędkość wykonywanej obróbki. Dodatkowo możemy wykorzystać jeszcze dodatkowe oprogramowanie 3D Smart Pro, które będzie służyło nam do programowania obróbki na komputerze bezpośrednio poza maszyną, czyli oszczędzamy czas i nie musimy w tym momencie kupować drogiego oprogramowania CAM-owskiego. Będzie ten kod, który uzyskamy z 3D Smart Pro, kompatybilny będzie z kodem maszyny. OK. Każdy mówi nam o funkcjach eko, każdy chciałby być teraz ekologiczny, bardzo zaczęliśmy dbać o naszą planetę Ziemię. Zużycie energii przy zastosowaniu nowego typu napędu hydraulicznego do jednostki, przepraszam, napędu inwentarowego do jednostki hydraulicznej. Z 481 W ograniczyliśmy zużycie energii do 378 W, co daje nam oszczędność w postaci 21%, co jak najbardziej chwali się Nakamura za właśnie dobre podejście ekologiczne do OK. Druga funkcja, którą tutaj mamy, funkcja, a raczej cecha konstrukcyjna korpusu, jest możliwość zbierania zużytego oleju jednokrotnie do specjalnego zbiornika i jego odzyskiwania. Dzięki temu obniżamy zużycie do 44%. Okay. Dobrze, jeżeli chodzi o samą prezentację, to byłoby to tyle. Chciałbym teraz Państwu jeszcze zaprezentować film przygotowany na YouTubie. Jak widzimy, oczywiście pierwszy proces, jaki będziemy realizowali, to będzie usunięcie skorupy z wałka. Wałek posiada silnicę FI180. Obróbka zgrubna, jaką będziemy realizować od drugiego przejścia. Oczywiście będzie to z pełnymi parametrami obróbczymi, jakie chcielibyśmy zrealizować. Tak jak wspomniałem, silnica FI160, materiał T45. Parametry, z jakimi będziemy realizować obróbkę, będzie to 5 mm warstwy skrawanej, 0,6 mm posuwu na obrót oraz prędkość skrawania około 210 metrów, jeżeli dobrze pamiętam. Chwila od tego pokazu minęła, więc wszystko będę jeszcze pamiętał. Ok. Widzimy tutaj oczywiście obróbka tokarska. Na maszynie w tamtym momencie było obciążenie około 140-130%, a więc maszyna nie była za bardzo tak naprawdę jeszcze w tym momencie przyciążana. Mogłaby jeszcze długi czas z takim obciążeniem pracować. Ważne jest to, że tutaj na filmie, który widzieliśmy, mieliśmy 9 mm warstwy skrawanej. W tym przypadku mamy 5. Dlaczego mniej? Mniej ze względu na to, że mamy całkiem inną średnicę. Mamy tutaj średnicę FI180. Na filmie zaczynaliśmy ze średnicy FI100. A więc mieliśmy zdecydowanie mniejszy moment, a jak Państwo wiecie, ramię tworzy moment, w przypadku FI100 mamy mniejszy moment. OK. Oczywiście filmik jest tutaj miejscami przyspieszany, bo by trwało tutaj zdecydowanie za długo. Jak widzimy, planowanie czoła nie było wykonane jako pierwszy proces w obróbce, tylko jako dopiero po obróbce zgrubnej, żeby nie doszło do wyrwania detalu z szczęk. Chcieliśmy po prostu zoptymalizować. Tutaj mamy jeszcze wykonanie rowek pod gwint. Teraz już wytaczanie, wiercenie było przyspieszone, ale wiercone było wiertłem o średnicy FI68. I to jest maksymalne wiertło, jakie puściliśmy na tej maszynie i mogę zaświadczyć, że to właśnie na tych parametrach takie wiertło jest w stanie tutaj wiercić na maszynie SC300 z wrzecianym tym podstawowym, czyli z mocy ciągłej 18,5 kW, chwilowej 22 kW. Tutaj maszyna, jak wcześniej wspominałem, może być wyposażona w przeciwwrzeciono. Jeżeli mamy przeciwwrzeciono, mamy długość toczenia 635 mm. Z konikiem standardowej opcji w wyposażeniu standardowym mamy długość toczenia 600 mm.
Nacinanie gwintów także delikatnie przyspieszone. Ok, po wykonaniu obróbek, tutaj akurat ja odbiorę ten detal ręcznie, jeżeli byśmy oczywiście mieli przeciwrzeczono, zrobilibyśmy to z automatu. Wyjdziemy i wykonamy operację tokarską, czyli będziemy tutaj wykonywać bardzo ciekawą obróbkę poprzez pracę od wrzeciona i do wrzeciona. Jak widzimy, całkowicie ograniczyliśmy w tym miejscu ruchy jałowe narzędzia. Udało nam się to wykonać poprzez zastosowanie płytki C, czyli taki sam kąt przelegania od strony toczenia do wrzeciona i do toczenia w kierunku przeciwnym. Dalej po obróbce tokarskiej mieliśmy wiercenie oraz wykonanie otworów, przepraszam, wykonanie rozfrezowania podłuby śrub. Ok, wiercenie i to jest osioł Y, o której wspominałem, że ma zakres maksymalnie 120 mm plus minus 60. Ok, tu zaraz będzie koniec tego filmu, będziemy przechodzili do trybu zadawania pytań. Tutaj zaraz poproszę, żeby administrator po zakończeniu filmiku włączył tryb zadawania pytań. Ok, i przechodzimy do trybu zadawania pytań. Czekam na pierwsze pytanie. Tutaj oczywiście, żeby uruchomić tryb zadawania pytań, trzeba kliknąć, żeby zadać pytanie, trzeba kliknąć w prawym dolnym rogu niebieski przycisk zadania pytania. Ikonę znaku zapytania. Maksymalna średnica zatoczenia, tak jak na początku wspominałem, wynosi 360 mm, lecz jeżeli zastosujemy oprawkę przedłużoną, krótszą, będziemy mogli toczyć nawet do 420 mm średnicy. Prosiłbym o kolejne pytanie. Na pewno zaraz tam się... O, już mamy. Mamy tutaj pytanie, jakie obciążenie maszyny było podczas 9 mm warstwy? Tutaj jest, oczywiście to nie było umieszczone na filmie, lecz tutaj informacje od przyjaciół z Japonii dostaliśmy, że to było około 100, 140, 150%. To jest, no, na tej średnicy to jest, powiedzmy, że max, który oni mogli w tym materiale, czyli w stali węglowej, wyciągnąć. Oczywiście, jeżeli byśmy zmniejszyli średnicę np. do 60, na stronę moglibyśmy wziąć 10-11 mm. Bo tak jak wspomniałem wcześniej, to właśnie moment decyduje o tym, jaką siłę mamy generowaną na osi. Mamy pytanie, jakie mamy możliwości załadunku materiału i jego odbioru jako gotowy detal. Dwie opcje. Jeden z nich to będzie odbiornik typu A, czyli odbiór z specjalną łapką, tak jak w popularnych maszynach HAS. Druga opcja to jest bardziej dedykowane, zdecydowanie droższe rozwiązanie, czyli specjalny system załadowczo-rozładunkowy typu gantry. Mamy tutaj trzy modele umożliwiające załadunek detali do 3, 5, 10 kg. Określając tą wagę, interesuje nas waga jednego detalu, czyli tak naprawdę mając 10 kg odbiornik gantry, mogę tutaj załadować detal 10 kg i drugi pół fabryka, który będzie obrabiany dopiero, także o wadze 10 kg. Ok, prosiłbym o kolejne pytanie. Pytanie na pewno. O, mamy kolejne pytanie. Jak zrealizowany jest napęd wrzeciona głównego? Napęd, pewnie Państwo by oczekiwali tej odpowiedzi, mamy elektrowrzeciono, ale w momencie, kiedy pojawia nam się problem z elektrowrzecionem, pojawia się niedokładności, po kolizji taka może dojść do uszkodzenia tego elektrowrzeciona i przy wystawianiu faktury z elektrowrzeciona okazuje się, że to był bardzo drogi biznes. Dlatego Nakamura bardzo broni się przed stosowaniem elektrowrzecion, a więc w takim razie chcę zastosować zawsze napędy pośrednie, na paskach klinowych o szerokości tam 30-40 mm. Takich pasków w tej maszynie mamy 4. Taką maszynę można zobaczyć na
Po pierwsze, w Mielcu, w miejscu w Patek Mielec, w którym się znajduje. Taką maszynę mamy także w Warszawie, w naszym demo w siedzibie głównej. Oraz także maszynę możemy zobaczyć u klientów, czy na Podkarpaciu, czy w Małopolsce, czy tak naprawdę na Śląskie, a nawet także mamy maszyny na Pomorzu. A więc jak najbardziej każdy znajdzie maszyny zdecydowanie blisko siebie. Kolejne pytanie. Jakim większy wiór można przebrać na SC300? Jakim maksymalnym wiertłem mogę wiercić? To i wiertło, jakie pokazywaliśmy na prezentacji, to było wiertło FI68, czyli całkiem moim zdaniem pokaźne. Zdecydowanie duża wydajność usuwania materiału. Maksymalny wiór, tak jak wspomniałem, na filmie widzieliśmy 9 mm na średnicy FI100. Na średnicy FI180 widzieliśmy wióra 5 mm na stronę, czyli 10 po średnicy, a więc myślę, że ta odpowiedź jest wystarczająco wyczerpująca. Jeżeli mamy kolejne pytanie, to bym o nie poprosił. Tutaj mamy ponownie pytanie o odbiór detalu. Tutaj wspomnę, że dwa typy, odbiornik typu A oraz odbiornik typu gantry, czyli tak jak wspomniałem, 3-kilowy detal, 5-kilowy detal, 10-kilowy detal do odbioru. No, nie będę tutaj się powtarzał, ze względu, że to pytanie było. Poczekamy na kolejne pytania. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś tutaj pytanie nam się pojawi. Ok, jeżeli to już od razu wspomnę, że jeżeli nie posiadamy więcej pytań, jeżeli zapomnieliśmy zadać jakieś pytania, oczywiście te pytania będziemy mogli zadać w formie elektronicznej, napisać wiadomość czy zadzwonić bezpośrednio do mnie. Po skończonej prezentacji Państwo otrzymacie dodatkowe podziękowanie za udział w tym spotkaniu oraz kontakt bezpośrednio do mnie. Jeżeli właśnie pojawią się pytania odnośnie tej maszyny lub w ogóle marki Nakamura Tome, proszę o kontakt, będziemy Państwu tutaj wątpliwości, pytania rozwiązywać. Dziękuję bardzo jeszcze raz za udział w spotkaniu. Zapraszam na kolejne nasze spotkania. Już niebawem będziemy informować o dostępnych tutaj spotkaniach. Dziękuję, do widzenia.